Szanowni Państwo, witamy na takiej bardzo krótkim briefingu, który postanowiliśmy zorganizować właśnie dzisiaj, w sobotę. No bo kiedyby, jeżeli nie w sobotę, jeszcze przed dwoma wolnymi dniami, w związku z czym bardzo się cieszymy, że pomimo to zdecydowaliście się Państwo, nie jesteście tym nami. Witamy serdecznie, mamy dzisiaj okazję gościć w Łodzi kandydata na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP, pana Borysa Budkę, którego serdecznie witamy w Łodzi. Są oczywiście również nasi parlamentarzyści, którzy w dniu dzisiejszym zaszczycili nas naszą obecnością. Witamy serdecznie Krzysztofa Piątkowskiego, Czarka Grabarczyka, przepraszam, że w tej kolejności, tak już po kolei, Cezarego Tomczyka i Agnieszkę Hanajczyk. Proszę Państwa, pozwólcie, że teraz oddam głos prowadzącemu, czyli Czarkowi Tomczykowi, który poprowadzi resztę konferencji. Raz jeszcze gorąco witamy w Łodzi, Borysie. Bardzo nam miło. Szanowni Państwo, jesteśmy tu dzisiaj na gościnnej ziemi łódzkiej. Cieszę się, że Borys Budka jako jedno z pierwszych miast i pierwszych regionów wybrał właśnie województwo łódzkie. No, dla mnie symboliczne, bo jestem posłem właśnie z województwa łódzkiego. Cieszę się, że jest z nami Hania Zdanowska, że jest tak wielu z nas. Kampania wyborcza wewnętrzna to czas wyjątkowy, dlatego że Platforma Obywatelska jest jedyną partią w Polsce, która przewodniczącego partii wybiera właśnie w taki sposób. I zarówno ja, jak i Hania Zdanowska, Czarek Grabarczyk, Agnieszka Hanajczyk czy Borys Budka mamy jeden głos, tak samo jak Państwo, którzy są na sali. Wybory są powszechne, mamy 6 pretendentów do tego ważnego stanowiska, ale pamiętajmy też, że wybór przewodniczącego Platformy to nie tylko wybór przewodniczącego partii politycznej, ale to też wybór nowego kandydata na premiera, to też wybór nowej drogi dla Polski. Ja osobiście bardzo cieszę się, że Borys Budka zdecydował się kandydować i dla mnie utożsamia zmianę. Wszyscy czujemy, że zmiany na lepsze, że zmiany w Platformie są potrzebne. Jeżeli chodzi o mnie, mój głos Borys Budka już ma. Współpracujemy od dłuższego czasu w klubie parlamentarnym, wcześniej w rządzie i w parlamencie. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest tu z nami. No i przede wszystkim chciałbym, żeby dzisiaj Borys mógł pokazać, jak będzie wyglądała jego wizja Platformy. Platformy jako siły, która znowu ma móc zwyciężać, która może zwyciężać wybory, która przed sobą ma wybory prezydenckie z naszą kandydatką Małgorzatą Kidawą-Błońską, która gościła niedawno w Łodzi, ale przed nami też przygotowanie partii do kolejnych elekcji, do tego, żeby Platforma znowu mogła być silna, żeby znowu mogła wygrywać, żeby znowu mogła utożsamiać te marzenia Polaków, które dla nas zawsze były tak ważne i które przyświecały no, ojcom założycielom wtedy, kiedy 19 lat temu Platforma Obywatelska powstawała. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość spotkania ze strukturami tutaj w województwie łódzkim. Dla mnie jednym z podstawowych filarów Platformy Obywatelskiej zawsze będą samorządowcy. Platforma powstawała jako partia obywatelska, partia ludzi ciężko pracujących, ale również partia ludzi związanych z samorządem. Dlatego ja ten swój objazd wszystkich struktur i spotkania rozpoczynam od tych najlepszych naszych samorządowców. Wczoraj miałem okazję spotkać się z prezydentem w Bydgoszczy. Dzisiaj jestem z panią prezydent Hanną Zdanowską, bo ja jestem przekonany, że Platforma Obywatelska powinna swoją aktywność opierać na ludziach sprawdzonych, na ludziach, którzy pokazali, że jest możliwe jednoczenie mieszkańców wokół dobrych projektów, wokół osobowości i wokół ciężkiej pracy. I takim symbolem jest Hanna Zdanowska. To, że dzisiaj jesteśmy w tak licznym gronie parlamentarzystek, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, jesteśmy razem z panią prezydent, to też pokazuje, jak ważna jest gra zespołowa, jak ważne jest wykorzystywanie potencjału wszystkich osób związanych z Platformą Obywatelską. I również ten element obywatelskości powinien być bardzo mocno eksponowany w przyszłych działaniach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bowiem obywatelskość i takie dobre działanie dla dobra wspólnego musi być wyróżnikiem Platformy Obywatelskiej. My powstawaliśmy blisko 19 lat temu jako partia budowana na dole, budowana przez ludzi przedsiębiorczych, przez ludzi związanych z samorządem, przez ludzi ciężko pracujących. I do tych wartości ciężkiej pracy, samorządności, europejskości, ale również tej otwartej obywatelskości chciałbym wrócić w programie Platformy Obywatelskiej. Dlatego dzisiaj tutaj w Łodzi, wieczorem jeszcze w Częstochowie, również spotkania z samorządowcami,
bo ta aktywność samorządowa musi być filarem działania Platformy Obywatelskiej i bardzo na to liczę, że ludzie Platformy Obywatelskiej związani z samorządami będą stanowili o przyszłości Platformy i tą przyszłość wspólnie będziemy budować. Agnieszka Hanajczyk? Ja się bardzo cieszę, że jestem. Nie muszę Państwa przekonywać, że jest to znakomity kandydat. Znamy Borysa, to jest również mój kolega, obecnie szef przewodniczący klubowy. Szalenie przygotowany do swojej pracy, znakomity polityk, wykładowca akademicki, wyważony, kulturalny, ale jest jeszcze coś, ja nie wiem, czy wszyscy Państwo o tym wiecie. 2 godziny, 39 minut i 2 sekundy, 3 sekundy, nie śmiejmy się z tego, proszę Państwa. To jest maraton, to jest sukces Borysa, a tutaj będzie potrzebna olbrzymia kondycja, również fizyczna. I Borys tutaj bije wszystkich na głowę. Bardzo dziękuję. Cezary Grabarczyk. Borys Budka ma jeszcze jedną właściwość. To on był twarzą walki o Polskę praworządną, o właściwe znaczenie konstytucji dla państwa prawnego. Dlatego Borys Budka to świetny kandydat i świetny szermierz, nie tylko w debatach parlamentarnych, ale także medialnych. I to on gwarantuje Polakom, że Polska będzie praworządna. Krzysztof Piątkowski. Platforma Obywatelska jest partią obywatelską i demokratyczną. Nie znosi jedynowładztwa, stałowładztwa, potrzebuje nowej energii, nowej zmiany i dlatego jestem szczęśliwy, że mogę poprzeć kandydaturę Borysa Budki, świetnego ekonomistę, prawnika przede wszystkim, mającego ogromne doświadczenie akademickie, samorządowe, co dla mnie jest szczególnie ważne, rządowe, parlamentarne. To wszystko sprawia, że jest naprawdę idealnym kandydatem na przyszłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy wspierać Borysa, jesteśmy z tobą, wierzymy w to, że przed nami jest ogromna szansa, której na pewno nie zmarnujemy. Ale też ciężka praca i to cieszy najbardziej. Pani poseł Dymczyk, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Borys jest moim kolegą parlamentarnym, z którym współpracujemy od wielu lat przy wielu projektach. Najważniejszym cały czas ostatnim projektem to jest przede wszystkim obrona konstytucji i Borys to wypełnia w sposób znakomity. Borys z pewnością jest tym kandydatem, na którego nie będę bała się oddać mojego głosu, bo będę wiedziała, że losy Platformy są w dobrych rękach. Dziękuję. Szanowni Państwo, Łódź jest niewątpliwie symbolem zwycięstwa, symbolem ze względu na Hanię Zdanowską, ale też symbolem takiego oporu i uporu. Wszyscy pamiętamy, jak zachował się wojewoda łódzki, jak zachowywała się ta władza, jak chciano siłą, wbrew mieszkańcom, sprawić, żeby prezydentem był ktoś inny, żeby to był komisarz. Ale widać, że wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy działamy jak drużyna, takie złe pomysły się po prostu nie udają. Więc tym bardziej cieszę się, że możemy spotkać się dzisiaj, że to spotkanie jest właśnie tutaj, w centrum na Piotrkowskiej, w stolicy naszego województwa, w biurze regionu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. A ja bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za te słowa. Faktycznie Łódź buduje się dzięki jedności. Jesteśmy jednością, jesteśmy jedną drużyną, która zmienia wspólnie z mieszkańcami nasze miasto. W związku z czym bardzo się cieszymy, że jesteś z nami i mam nadzieję, że wszyscy dołączamy do jednej drużyny, co ja osobiście nie wątpię. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to... To może ja najpierw do Pani Prezydent, gospodarza. Pani Prezydent, to chciałem zapytać, czy Pan Borys Budka to jest Pani kandydat? Oczywiście gdzieś tam w tyle głowy mam kampanię wyborczą do parlamentu, no i to, powiedzmy to, zamieszanie z listami. Proszę Państwa, nie chcę się już wypowiadać i wracać do przeszłości, bo to nie ma sensu. Ja jestem osobą, która zawsze stara się, pomna na przeszłość, patrzeć optymistycznie w przyszłość. Uważam, że to jest ten kandydat, który jest w stanie poprowadzić nas do przyszłości, a uważam, że Platforma jest w tej chwili gotowa, żeby takie wyzwanie podjąć. To ja się chciałam zapytać, czy to nie jest taki rodzaj bratobójczej walki pomiędzy Panem a Tomaszem Siemoniuszem? Ja jestem, tak jak wspomniała Pani poseł Hanańczyk, przyzwyczajony do sportowej rywalizacji. I w Platformie Obywatelskiej najcenniejsze jest to, że każdy z nas, tak jak jesteśmy tutaj na tej sali, czy prezydent, poseł, radny, samorządowy, czy
czy koleżanka, czy kolega, mamy jeden głos. I jeżeli będziemy w duchu sportowej rywalizacji rozmawiać o przyszłości, bo przyszłość jest najważniejsza, to ja jestem przekonany, że z tej wewnętrznej rywalizacji możemy być tylko wzmocnieni. Pamiętajmy, że najważniejszym celem na ten rok są wybory prezydenckie. I wszyscy wspieramy naszą kandydatkę, panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ja chciałbym wykorzystać kampanię wewnętrzną właśnie do tego, by promować naszą kandydatkę. Bo bez względu na to, kto zostanie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, cel mamy wspólny, wygrać wybory prezydenckie. A cieszę się, że przy okazji wyborów wewnętrznych możemy rozmawiać o przyszłości. Ja nie traktuję wewnętrznej rywalizacji jako czegoś złego. Ja będę starał się zawsze mówić o pozytywach i tylko dobra drużyna jest w stanie w przyszłości wygrywać. Ja chcę być kapitanem takiej drużyny. Czy liczba kandydatów może świadczyć o tym, że Platforma jest aż tak podzielona? Liczba kandydatów na przewodniczącego świadczy o tym, że jesteśmy w najbardziej demokratycznej partii. Przypomina mi się wybór prezesa innej partii, gdzie na karcie była tylko jedna osoba i tam nie było żadnego wyboru. U nas koleżanki, koledzy mają wybór i to cenimy w Platformie Obywatelskiej. Możemy ścigać się na pomysły, możemy ścigać się na dobry program. Jesteśmy kolegami, koleżankami w jednej drużynie. I ta liczba kandydatów świadczy o tym, że potrafimy rozmawiać i potrafimy korzystać z demokracji. Nie ma drugiej takiej partii w Polsce, w której każdy członek wybierałby przewodniczącego czy przewodniczącą partii. To jest nasza siła, tak jak siłą regionów jest to, że również wszyscy członkowie wybierają szefa swojego regionu. Dlatego uważam, że jest to coś, co można przekuć w sukces, ważne wygrać drużynowo. I spróbujemy to rozstrzygnąć w jednej turze. Z jednej strony jest wielu kandydatów, którzy mają różne pomysły, jak sam pan wspomniał. Z drugiej strony mamy kandydata namaszczonego niejako przez obecnego szefa partii. Chodzi oczywiście o Tomasza Siemoniaka. No i czy jeśli on wygra, to nie obawia się pan, że nic się nie zmieni, że jednak Grzegorz Schetyna ciągle gdzieś będzie blisko, powiedzmy, nowego szefa i tak naprawdę nie będzie nowych pomysłów na Platformę? Ja jestem przekonany, że Platforma potrzebuje prawdziwej zmiany, pozytywnej energii, gry zespołowej. Ja to gwarantuję, natomiast wybór pozostawiam naszym koleżankom i kolegom. Jestem przekonany, że bez względu na ten wybór będzie on najlepszy. I ja jestem urodzonym demokratą, więc będę szanował każdy wybór. Wspólnie zdecydujemy, kto wygra. I staram się, podobnie jak pani prezydent Hanna Zdanowska, patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. I zastanawiać się o tym, co poprawić, jak uczyć się na własnych błędach, ale przede wszystkim jak stworzyć silną, dobrą organizację, która będzie wygrywać wybory. I to jest naszym wspólnym celem. Znaczy, rozważa pan namawianie innych kandydatów do tego, żeby jednak poparli pańską kandydaturę w walce o ten fotel szefa partii? No, czy ewentualnie też rozważa pan, że może pan sam poprzeć kogoś innego, kto, nie wiem, no może pańskim zdaniem będzie miał większe szanse. Czy takie scenariusze są brane pod uwagę? Bo no to jest duże zaskoczenie, że jest moim zdaniem tak wielu kandydatów. Będę namawiał każdą koleżankę, każdego kolegę, żeby oddał na mnie głos. Super. To jeszcze zapytam o kandydaturę pana Sienkiewicza. Co pan sądzi o tej dosyć niespodziewanej według niektórych kandydaturze na szefa partii? To cenię w Platformie, raz jeszcze powtórzę, że każdy członek może kandydować, jeżeli uzyska 10 podpisów członków Rady Krajowej. Ja szanuję każdego, bez względu na jego staż w Platformie Obywatelskiej, bez względu na to, na liczbę podpisów, którą uzyskał. Szacunek dla koleżanek, kolegów jest czymś normalnym w Platformie Obywatelskiej i będziemy starali się, myślę, każdy z nas, pokazać te nasze najlepsze cechy, a nie mówić o koleżankach i kolegach. I myślę, że to jest najważniejsze, by być dobrą drużyną, by z takiej rywalizacji wyjść wzmocnionym, a każdy znajdzie miejsce w Platformie Obywatelskiej. Każdy będzie mógł pracować po 25. Mam nadzieję, że 25. skończymy ten etap wyboru. Jedna z kandydatek, chodzi mi o panią poseł Muchę, mówiła o tym, że chciałaby zorganizować jakąś debatę między kandydatami. No na razie, jak rozumiem, ta kampania
będzie wyglądała w ten sposób, że Państwo indywidualnie jeździcie do struktur tych partyjnych, powiedzmy, w różnych miastach, ale czy bierze Pan pod uwagę taki scenariusz, jakieś spotkanie, gdzie wszyscy kandydaci będą mogli przedstawić swoje pomysły? Jestem otwarty na każdy scenariusz, jestem otwarty na rozmowę o Platformie, jeżeli tylko będzie taka chęć, ja w każdym miejscu, o każdym czasie będę rozmawiał o dobrych pomysłach na Polskę, na Platformę, na wspólne działania. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.